witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj dzień drugi ćwiczeń nacho i powiem wam, dziękuję. Pan mnie puścił, mimo że tu nie ma przejścia, to za miły człowiek. O, ten pan tak chwalić to, co jest pozytywne, prawda? Słuchajcie, dzisiaj ten trening, ciężko było. Nie wiem, czy wam się zdarza ćwiczyć nacho. To są moje początki. No i cóż, trzeba się wdrożyć, a ja idę teraz do mojej pani stomatolog, więc pokażę wam, jak wygląda wizyta podczas pandemii, bo ostatnio wam to pokazywałam na Instagramie i dużo osób było zszokowanych, że te procedury są aż takie, wiecie, konkretne. Lekarz? Widzę jakieś nowe kwiatki. Tu mamy nowe zalecenia. Jestem 5 minut przed czasem. Zobaczymy, czy mogę wejść. Dzień dobry. Tak to wygląda. Jak jest pacjent, to czekamy na zewnątrz, bo poczekalnia jest wyłączona z użytku, ale tak samo jest na przykład w miejscu, w którym na paznokcie moje mam. Tam też nie można czekać. Mam chwilę dla siebie, na słoneczku. Jest pięknie. Wyszła pacjentka, która była przede mną. Ja zostałam poproszona, żeby tu jeszcze chwilę poczekać, bo oni muszą wszystko zdezynfekować po każdej jednej osobie. Chcę to nagrać. Dobra, to pani już u nas była, nie? Tak, byłam. Dobra. Mogę ten pojemnik? Tak, tak, oczywiście. Proszę. Czyli tak, to zrzucam, to... Maseczkę zostawiam, czy wy mi dajecie swoją? Zostawiam. Dobra. Co jeszcze? To wszystko. Dobra. Dobra? Dobra, aparat w odstawkę, czyli aparat też muszę sobie dotknąć. Słucham? No muszę go... Dobra, weźmie sobie pani te osłonki na obuwie. Dobra. Dobra, osłonki na szpilki. Już dziura. Dzień dobry, pani Olenko. Dzień dobry, pani Olu. Jak pani dzisiaj ładnie wygląda. Dziękuję bardzo. I tak będziemy zaraz wszyscy jak jedna rodzina. Dobra, czekaj. Oj, przepraszam. Nie ma problemu. Dobra. I jeszcze troszeczkę tyłem, prawda? No. Tyłem, jak pani zawiąże. Tak, jeszcze rękawiczki sobie pani założy do środka. Okej. Tutaj są rękawiczki. Jestem gotowa do operacji. Dzień dobry. Zapraszam ciebie na hotelik, spokój. Ola, maseczkę ściąga i kurz, który buziaka, dobra? Masz tam płonnik taki. Czyli już mogę zdjąć. Tak, bardzo proszę, można sobie zdjąć. 2 kg kartofli. Piękną, różową maseczkę. No i już jestem, słuchajcie, po kontroli. Moja szyna została trochę spiłowana, więc może już jesteśmy bliżej niż dalej mojego aparatu. Wizyta w gabinecie w pandemii jest naprawdę dużym przeżyciem. Jak byłam tutaj pierwszy raz, co miało miejsce jakiś miesiąc temu, to byłam w takim szoku. Ja w ogóle nie poznałam pani doktor, bo od stóp do głów była przykryta specjalistycznym strojem. Miałam założony ten fartuch, czepek, ochraniacze na nogi, rękawiczki. Czułam się jak chirurg przed operacją, ale ogólnie gdyby ktoś był ciekawy, kiedy można zdjąć maskę, no to dopiero jak się siedzi na fotelu dentystycznym. Wtedy dopiero właśnie zdejmujemy maskę. No i pani doktor zaczyna działania. Także polecam wam z całego serca tę klinikę. Poza tym, że teraz na maksa trzymają procedury, to... Jezu, muszę złapać oddech, słuchajcie. Kochani, z całego serducha wam polecam moją doktor Olę. Jeżeli jesteście z Trójmiasta, chociaż wiem, że paru widzów przyjechało to również z innego miasta, to jest po prostu niesamowite, ale wcale się nie dziwię, bo o dobrego dentystę, tak jak i o fryzjera i paru innych profesji, nie jest wcale tak łatwo. Ja tak patrzę, gdzie ja muszę iść, bo jestem bez auta, słuchajcie, dzisiaj i muszę zamówić Ubera, żeby z dzielnicy Chełm przenieść się do dzielnicy Wrzeszcza, bo tam mam spotkanie, ale dopiero za godzinkę, więc nie będę się za bardzo śpieszyć. Poszłam na piechotę, nie dożartuję. Nie będę szła na piechotę tyle kilometrów. Jest taka kolejka do truskawek. Zobaczcie, moi kochani, gdzie ja jestem. Jaka piękna jest ta okolica. To jest garnizon. Taka część Gdańska Wrzeszcza, takie osiedle, w którym można powiedzieć jest taki klimat małego miasteczka w większym mieście. No i tutaj są apartamentowce, mnóstwo firm, fajnych knajp, uroczych kawiarni. Bardzo lubię tutaj raz na jakiś czas przyjechać na śniadanie, do Marmola na chleb i kawę chociażby. A teraz nie idę jeść, tylko idę rozmawiać. Mam spotkanie służbowe, bo kroi mi się fajny, mały biznesik. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby się udało. Więc jestem już przed wejściem do tego miejsca. No nie! To miało być takie spektakularne i przyjechała śmieciarka. O tamta. I tu zrobiła hałas. I słuchajcie, idę do Taylor's Clubu, w którym możecie uszyć sobie garnitur na miarę, bardzo wysokiej jakości. O, i też można go sparować z maską. Także do zobaczenia później. A tak dzisiaj wyglądałam. Chyba wam nie pokazywałam wcześniej. Więc tak, jedziemy od góry. Zwykły taki top z H&M-u, zupełnie nieelegancki. Spodnie z wysokim stanem z Zary. I do tego szpilki, które uwielbiam, z Kazara. Z takim sznurem z tyłu, można go też z przodu sobie zrobić. I torebka Prada Safiano Medium, chyba ona się nazywa, medium. Pokażę wam tylko nogi, a w tle golas. Ty to masz wyczucie, Piotr. Czy może bardziej parcie na szkło? Jeszcze chciałam wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsze, spotkanie było bardzo miłe, ale zobaczymy, czy coś z tego będzie. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. To jest jedna rzecz, którą wam chciałam powiedzieć, a druga rzecz to bardzo wam dziękuję za tak niesamowicie pozytywny odbiór waszego filmu, który nagrał Piotr. Waszego, naszego filmu, który nagrał Piotr. Naprawdę jestem, słuchajcie, przeszczęśliwa, bo no różnie to jest z takimi nowymi projektami, nowymi formami, które wprowadzamy na YouTube, my, osoby nagrywające. Czasami jest tak, że wy się przyzwyczajacie do konkretnych odcinków, potem jak coś nowego się wprowadzi, to tak średnio to się podoba, jednak wolicie takie rzeczy, do których jesteście przyzwyczajeni. Czasami jest tak, że niektóre rzeczy, jak to się mówi, tak żrą, że okazuje się, że to jest taki powiew świeżości, że to jest coś niesamowitego i to był strzał w dziesiątkę. No i tutaj to tak bardzo wam się podobało, że widzę, że chcecie kolejne odcinki, więc myślę, że nie ma problemu. Dopóki Piotr chce z nami tutaj być na YouTubie i nagrywać ze mną, to bardzo chętnie będziemy takie filmy realizować. Więc tak, jeszcze chyba się nie przebieram. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia na kompie, więc wiecie, że ja lubię, jak pracuję, być ubrana tak, jakbym normalnie, nie wiem, była w biurze. Lepiej mi się po prostu pracuje, lepiej główka tam wchodzi na lepsze obroty, fale mózgu są lepiej nastrojone. Boże, co ja gadam. Po prostu jak siedzę w dresie czy w domowym jakimś tam wydaniu i nagrywam, to nie mogę się ogarnąć. Jak nagrywam w takich domowych pieleszach, w dresie, bez makijażu, jak pracuję... Nie mogę się ogarnąć. Jak pracuję w domu i jestem nieogarnięta, wiecie, bez makijażu, bez jakiegoś w miarę przyzwoitego stroju, to wtedy dużo słabiej mi idzie po prostu robota. Nie mogę się skupić i nic mi nie wychodzi, no. Tak. Tak, dziękuję, dziękuję. Uwielbiam te buty, naprawdę są rewelacyjne i mimo wysokiej szpilki to są tak dobrze wyprofilowane, tak wiem, mam dwa słocze od pomadki, że naprawdę są niezwykle komfortowe, no i ten sznur z tyłu zwraca uwagę. I ja nie wiem, czy pamiętacie, jak je kupowałam, to kupiłam od razu też beżowy, bo one mi się tak spodobały, że hej. No i oczywiście przed chwilą coś odkryłam. Zobaczcie, to jestem ja, to jest typowa Lola. I tutaj nawet jeszcze widać cenę z 500 zł na 300, więc super promo było. Ja nie mam słów. Przepraszamy, wybrany numer jest zajęty. Prosimy cię. Jest zajęty, skoro był sygnał. Jestem bardzo zawiedziona, drogi urzędzie. Bardzo jestem zawiedziona, bo nikt z urzędu nie odpisał na moje maile. Nikt nie odbiera telefonów od kilku dni, a ja mam pilną sprawę, którą trzeba wyjaśnić. Co robić? Jak żyć? Dzisiaj szybki obiad, czyli makaron z oliwą, krewetkami, czosnkiem oraz pietruszką i pieprzem i solą. Smacznego. Luis jak sobie odpoczywa. Zobaczcie, jak się sam kocykiem przykrył. To jest po prostu niewiarygodne, jak ten piesek, jaki jest mądry. Taki jest mądry, tak. Jestem taki mądry. No i słuchajcie, jutro Luis ma operację. Będzie kastrowany, mimo że już trochę lat chodzi po tym świecie. My bardzo długo odwlekaliśmy tę decyzję, ale on się po prostu tak męczy ze swoim popędem. No i też jeżeli chodzi... No tak, już choć może pogadamy. Jeżeli chodzi o jego socjalizację z innymi psami, to on kocha towarzystwo innych psów, świetnie się z nimi dogaduje. Nigdy Luisek pierwszy nie zaczepił innego samca. No ale wiadomo, jak ktoś go zaczepia, no to wtedy on nie pozostaje dłużny. Ale zamęcza wszelkie samice, suczki. Strasznie, po prostu... Luisek, w czasach przed pandemią, jak dość często korzystaliśmy z usług psiego hotelu, to zawsze jak odbieraliśmy psa, czy w trakcie pobytu, pani, która prowadzi ten biznes, mówiła, że no pies się tak męczy. No to sobie pogadaliśmy w ładnym kadrze. Cała prawda o mnie, bałagan na toaletce. Dawno tutaj już nie sprzątałam, brudne pędzle, pełno jakichś po prostu produktów. Tu okej, tu akurat nagrywam storiesy dla Banana Beauty, dlatego sobie wszystko wyjęłam, ale wiecie, filiżanki z dzisiaj i z wczoraj, tu jakiś nieład, no po prostu masakra, no. I obok są siatki, które są przygotowane ku temu, aby właśnie posprzątać szufladki, którą tutaj obok. Tutaj internet przygotowany, zaraz wam powiem dlaczego. Spray, bo miałam to wszystko tutaj wycierać, sprzątać i w ogóle. I miałam taki wspaniały plan, że zrobię live'a na Instagramie i na tym live'ie będę sprzątać, pogadam sobie o kosmetykach. I słuchajcie, odkąd mam iPhone'a 11, czyli tak naprawdę, nie wiem, od miesiąca mniej więcej, nie mogę robić live'ów. Za każdym razem jest ten sam scenariusz. Odpalam live'a i cały czas mam informację: wstrzymano ze względu na niską jakość połączenia, i po chwili znowu wstrzymano, więc de facto tego live'a zrobić nie mogę. Przełączam się między różnymi internetami, no bo mam właśnie tego maluszka z Playa, dokupiłam go specjalnie, żeby mieć internet właśnie w takich sytuacjach awaryjnych, czy żeby mieć internet w biurze, bo z routera nasz internet mamy ten z powietrza, nie we wszystkich pokojach łapy, mimo że mamy tak naprawdę dwa routery na dole i u góry, ale to taki szyjat, że no niestety. Ale nie o tym, ten Instagram, te live'y, słuchajcie, wyłączam Wi-Fi, próbuję robić je na internecie sieciowym, nie działa, więc będę musiała przejść się do jakiegoś iDreama, czy nie wiem, gdziekolwiek, do Playa, gdziekolwiek, żeby ktoś mi pomógł z tym, bo nie mogę normalnie live'a sobie zrobić na Insta. Nie zauważyliście, że nie ma u mnie live'ów? Nie, to nie, że nie, jakby, no nie mam chęci, bo chęci są, nawet czas się znajdzie, no bo wiecie, ja bardzo lubię robić live'y i w tym czasie robić też inne rzeczy, czy się malować, czy właśnie sprzątać, możemy sobie gadać i jest ekstra. Albo pić wino, no też dwa w jednym. Te live'y to wy uwielbialiście, nie? Kurde, dawno nie było. Będzie trzeba pomyśleć o takim live'ie winnym. Do brzegu, dziewczyno, do brzegu. W każdym razie jestem totalnie wkurzona, a może ktoś z was jest w stanie mi pomóc. Może nie będę musiała szukać pomocy nigdzie indziej. Idę, te szklanki zaniesę, no bo przecież patrzą się na mnie złowrogo. zen. Zen. Ja jestem absolutnie niedoskonała, jeżeli chodzi o takie rzeczy komputerowo-techniczne. Jak mi cokolwiek nie działa, to ja po prostu odpalam się w minutę, jestem wściekła, chcę mi się ryczeć z bezradności, to mi bardzo szybko przychodzi, ale przez to, że jestem osobą ogólnie bardzo emocjonalną, to takie rzeczy mnie tak denerwują. Ja i tak chwyciłam po kamerę parę minut po tym, jak walczyłam z tym internetem, a byłam taka zła, Oliwia, byłam taka zła, a mamunia czasami jest zła, nie? Tak? Oliwia ogląda serial na Netflixie. Ogólnie wielu z was myśli, że jestem taka uśmiechnięta i idealna, ale nikt nie jest wiecznie uśmiechnięty i idealny. Ja czasami jestem mega zajebiście zła i to było dzisiaj. Wiecie co, jest pora kolacji i ja wiem, co mi pomoże. Dobre jedzenie. Zaraz zrobię coś pysznego. Chociaż nie chce mi się jakoś wielce gotować, więc pewnie będzie to szybkie. A dzisiaj obiad też był szybki i prosty, ale mam takie dni, że mi się po prostu kompletnie nie chce gotować, nie chce mi się w ogóle stać przy garach. A są takie dni, że chcę i gotuję, i piekę, i w ogóle, ale to dzisiaj nie jest ten dzień. Niemniej coś pysznego musi być grane. I najprzez to, że ja mam taką podłą cechę, że jak się wkurzę na coś albo na kogoś, to mimo, że mam jakiś plan, to go nie realizuję. Ogólnie jestem fanatykiem kończenia tego, co się zaczęło, ale dopóki się nie wkurzę. I tak się wnerwiłam na tego live'a, na niemożność jego zrobienia, że nie posprzątam tej toaletki i będzie leżał przy toaletce, będą leżały te siatki i ten płyn i będę spała w pokoju ze złą energią, bo tam będzie bałagan. Bo taki bałagan to jest mega zła energia. No dobra, ale to, co ty masz na toaletce, to też daje złą energię, no nie? No właśnie, więc co za różnica? Hello, nie ma to jak poprowadzić dialog samemu ze sobą i tym dialogiem będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas i że film wam się podobał. Jeżeli tak, napiszcie mi o tym, koniecznie. I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Bye. Trust my senses, catch me if I fall. So done with second guessing, you seem to have